Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Pomidorowy.pl, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym Let's Playu, ale chyba to tak nie do końca. Na moim kanale zagrajmy w Sonic the Hedgehog CD i tak jak zgodnie z obietnicą rozpoczynamy drugi sezon tego otóż Let's Playa, tym razem zabierając się za historię Milesa Prowera, że tak powiem, tak jak sami zresztą widzicie. I w przeciwieństwie do Sonika, tutaj nie mamy żadnej cutscenki w FMV, tylko po prostu już mamy naszą fabułę. Fabuła Tailsa jest taka sama jak fabuła Sonika, praktycznie z tą różnicą, że gramy Tailsem, tak więc nie ma tutaj zbytnio żadnej różnicy. No może poza tym, że nie mamy tutaj Amy lub Princess Sally, jakby to było nazwane. Po prostu mamy tutaj gameplay Tailsa i tyle, i mamy tutaj przedstawienie tego otóż gameplayu. Tails różni się od Sonikiem chociażby tym, że może latać. Bo sami zresztą widzicie, że jego atrybutem jest to, że ma podwójny ogon, tak więc no, daje sobie radę bez problemu, jak to można, że tak powiem, powiedzieć. I sobie trochę pogorszy jakość w podglądzie, bo ja to komentuję z podglądu w Sony Vegasie, tak, nie w Sony Vegasie, tylko w Sony Vegasie. Ajajaj, już mamy, kurde, po prawie 2 minutach, no dobra, minucie 30, mamy już pierwszą wpadkę. Bardzo dobrze mi idzie. No, tak więc, tak jak zgodnie z obietnicą, tak jak mówiłem w historii Sonika, powiem to tu i teraz. Historia Tailsa będzie skupiała się na tym, że będzie to swego rodzaju poradnik, jak zdobyć praktycznie dobre zakończenie, nie zdobywając kamieni czasu. Uwierzcie mi, da się to zrobić, tak jak już mówiłem w historii Sonika. Aby zdobyć dobre zakończenie, możemy zrobić to na 2 sposoby. Pierwszy sposób to jest oczywiście zebranie wszystkich kamieni czasu, dzięki czemu zdobędziemy dobrą przyszłość. Lub drugi sposób, który teraz ja wam pokazuję, i to będzie sposób na zasadzie takiej, że będziemy szukali wszystkich generatorów oraz klatek z zwierzętami bodajże, coś takiego. No te klatki, które zresztą zaraz będziecie widzieć. Tu mamy chociażby generator z Metal Soniciem. Jeżeli powiedziałem Super Sonic, to bardzo serdecznie przepraszam. Ogólnie to jest moim zdaniem fajna sprawa, co Christian Whitehead zrobił, że wprowadził tutaj oczywiście Tailsa jako grywalną postać, bo to troszeczkę też daje takiego dodatkowego contentu moim zdaniem. Przynajmniej ja tak uważam, że to jest taki fajny dodatkowy content i przy okazji możemy wyczuć taką różnicę między Tailsem a Sonikiem, że jednak okej, jedna i druga postać ma spindasza, ale przy okazji na przykład Tails, widzicie, robi coś takiego, że może się do wielu, powiedzmy, szczelin lub wielu na przykład takich pomieszczeń dostać się, do których Sonic nie może się dostać, no bo wiadomo, że nie doskoczy. No bo Sonic nie ma aż takiego, że tak powiem, wysokiego skoku, żeby doskoczyć tam gdzie niegdzie. Więc my możemy sobie wykorzystać to i polatać sobie trochę. Tak, i przy okazji zdobyłem tabliczkę z Future, ale my jeszcze nie chcemy do Future lecieć, ponieważ chcemy zdobyć ostatnią klatkę. I gdzie ona jest, proszę państwa? Proszę państwa, ona jest tutaj właśnie. To są właśnie te generatory, o których wspominałem. Są generatory 2. Generatory właśnie jako takie klatki cybernetyczne. Przepraszam, że powiedziałem, że to są klatki ze zwierzętami. To są takie cybernetyczne klatki. Oraz generatory z Metal Sonikiem. Oczywiście możecie również to zrobić w historii Sonika, ale tak jak mówiłem, ja preferuję bardziej zrobienie czegoś takiego, żeby bardziej historię Sonika zostawić na zbieranie kamieni czasu, a generatory Metal Sonika i ogólnie te generatory robiłbym po prostu Tailsem, dlatego że jest łatwiej, ponieważ możecie sobie przelecieć cały poziom i nie ma z tym żadnego problemu, a z Sonikiem to niestety jest problem taki, że musicie bardzo często w poziomach dostać, może nie dostać, ale osiągnąć odpowiednią szybkość, co nie do końca jest też dobre i nie do końca jest fajne, ale niestety nie można mieć wszystkiego. To będzie, mówię, taki let's play, który będziemy też trochę na luzie prowadzić, ponieważ całą fabułę wam opowiedziałem poprzednim razem, ale w ramach, nie wiem, jakiegoś takiego przypomnienia to mogę w dużym skrócie powiedzieć. Tak więc akcja w tej grze dzieje się na Little Planet. Doktor Robotnik chce przejąć władzę nad tym Little Planet. No i Sonic i Tails w tym wypadku muszą go powstrzymać. No w tym wypadku akurat Tails, ale wcześniej Sonic musiał go powstrzymać i musiał przy okazji uratować Princess Sally, bądź też Amy, ponieważ była ona przedstawiona jako taka dama w opałach. W sumie to najprościej chyba wytłumaczyłem jak się dało, przynajmniej taki w dużym skrócie. No i oczywiście fabuła tyczy się wokół tych 6
kamieni czasu, które pozwalają nam jednak uzyskać efekt dobrej przyszłości, żeby nie było tak, że Eggman aka Robotnik po prostu będzie chciał no zmienić Little Planet w jakieś nie wiadomo jakie miejsce. No i tutaj przy okazji mi się nie udała próba dostania się do past, więc teraz próbujemy i teraz powinno mi się udać z tego co dobrze pamiętam. No oczywiście jak najbardziej się udało. Tak, ten gameplay również będzie troszeczkę pocięty, tak więc gdzieniegdzie będziecie mogli zobaczyć, że jakby to można wam powiedzieć, będą takie cięcia, dlatego że ja w niektórych poziomach musiałem bardzo mocno poziom eksplorować, przez co wyniki będą takie, że przykładowo w niektórych poziomach będę siedział po 5-6 minut, a nie chcę, żebyście oglądali cały czas, jak powiedzmy gdzieś błądzę, krążę, więc wolę wam troszeczkę umilić ten czas i dać coś takiego. Myślę, że to jest chyba lepszy deal niż to, co mielibyście zobaczyć, że wszystkie poziomy od początku do końca byłyby niepocięte i potem byście narzekali przykładowo, że za długo siedzę w jakiejś tam sekwencji. Tu chyba nawet udało mi się zaraz znaleźć tą klatkę, z tego co pamiętam. A nie, bo tutaj się cofnąłem na początek poziomu. Czyli klatka będzie gdzieś u góry bardziej. Chyba, że czegoś nie dopilnowałem i teraz będę siedział tutaj nie wiadomo ile. Kurczę, właśnie to jest najgorsze, bo ten odcinek ogólnie nagrywałem 25 marca, tak więc jakiś czas. I montowałem go wczoraj, czyli 7 kwietnia, kiedy to nagrywam. Teraz nagrywam 8 kwietnia, ale wczoraj to montowałem 7 kwietnia, więc montowałem to w nocy o północy. Ach, te rymy. I może się okazać, że czegoś tutaj zapomniałem, ale mam nadzieję, że nie zapomniałem, bo troszeczkę sobie w kolano teraz strzelę, jeżeli się okaże, że tak się stało. Mam taką nadzieję, że jednak wszystko poszło zgodnie z planem. Przy okazji zobaczycie, że mniej więcej gdzie ja tutaj podróżuję. Przy okazji udało się też znaleźć hologram Metal Sonica, więc nie jesteśmy na straconej pozycji, więc teraz zobaczmy, gdzie jest klatka. Gdzie jest klatka? Tu jest klatka, więc jest wszystko git. Aż się napiję wody. No, wygasa sobie przyciszyłem na 1%, żeby mniej więcej nie było czegoś takiego, że gra będzie na równi ze mną, kiedy ja tutaj wam komentuję, bo ja mam słuchawki założone na głowie. Bo mam taką tendencję, że ja po prostu bardzo nie lubię, kiedy powiedzmy gra jest na równi ze mną, kiedy powiedzmy teraz tak w postprodukcji nagrywam komentarz i gra tutaj jest na równi ze mną, bo ja się bardzo wtedy szybko dekoncentruję, bo zwracam uwagę w ogóle na rzeczy, na które trochę nie powinienem zwracać uwagi, ewentualnie zwracam uwagę na soundtrack, który leci w tle, a bądźmy sobie szczerzy, już mogliśmy przesłuchać te wszystkie piękne, wyśmienite nutki, kiedy robiłem właśnie historię Sonica, czyli tą najpierwsiejszą historię. Przy okazji tam po Palm Tripanic pokazałem wam Desert Dazzle, a raczej w zasadzie filmik, który za pomocą debug moda dostał się do Desert Dazzle, więc no. Z tego co wiem, żeby dostać się do Desert Dazzle, to trzeba po prostu modyfikację ściągnąć. Nie wiem ile w tym jest prawdy, bo słyszałem dwie wersje. Albo, że można się normalnie w grze dostać za pomocą powiedzmy kodów, które przeniosą nas do Desert Dazzle, albo po prostu będziemy musieli ściągnąć mod. Chyba wydaje mi się, że bardziej prawdopodobna jest ta druga wersja, bo Desert Dazzle jest bardzo często podmieniany za Palm Tripanic, albo po prostu jest nazwany jako Palm Tripanic, ponieważ sama gra nie ogarnia, jak w ogóle nazwać Desert Dazzle, więc w tej kwestii mówię, mogę się mylić. Specy od Sonica będą wiedziały lepiej, ja tutaj nie chcę was wprowadzać po prostu w błąd, bo wiem, że to może po prostu trochę inaczej wyglądać. Ja też nie chcę, żeby moje zdanie w tej kwestii było brane jako pewnik, no bo ja mogę się równie dobrze mylić, nie? A ja też mi nie zależy na tym, żeby okazało się, że ja wprowadziłem kogoś w błąd i wyjdzie z tego jakaś nie wiadomo jaka afera. Dobra, tak się właśnie nam prezentował Palm Tripanic. Widzieliście mniej więcej generatory, gdzie są lokacje generatorów Metal Sonica oraz zwykłych. Teraz lecimy sobie w Collision Chaos, czyli drugi mój ulubiony zone, gdzie swoją drogą bardzo ładne niebo tutaj jest. Bardzo mi się w ogóle podoba sceneria tego otóż zona. W ogóle troszeczkę chciałbym w życie wdzielić taki mały plan, o którym już myślałem bardzo, ale to bardzo dawno temu, jeszcze chyba w 2016 chciałem coś takiego wprowadzić, ale nigdy to oficjalnie nie miało swojego debiutu na kanale. Co sądzicie, żebym zrobił kiedyś na kanale, powiedzmy, tak zwaną taką historię Knucklesa w różnych grach? Co mam na myśli? Chodzi o to, że swego czasu popularne na YouTubie było robienie takiego czegoś jak let's play z tak zwanego Knuckles in Sonic 1, Knuckles in Sonic 2, no i wiecie, tam historia Knucklesa.
I moje pytanie jest teraz takie, bo to co teraz widzicie jest odcinkowo. Czy chcielibyście powiedzmy taką historię Knucklesa w różnych grach? To nie mówię o konkretnych tytułach. Czy chcielibyście zobaczyć historię Knucklesa właśnie odcinkowo, czy bardziej na streamach? Bo mi się wydaje, że odcinkowo by mogło to jeszcze jako tako wyglądać, ale takie rzeczy wydaje mi się, że prędzej bym na streamie zrobił. Wiadomo, możecie powiedzieć, że oczywiście to ode mnie zależy, no bo jak najbardziej się z wami zgadzam, że to ja jestem tutaj jakby osobą, która podejmuje w końcu decyzję. Ale jednak nie chcę wyjść też na takiego gbura, chrunia czy innego łachmytę, który tylko myśli o sobie i chcę też jakby was do tego zdania doprowadzić, bo mi zależy na waszej opinii. Ja szanuję jakby opinię osób, które oglądają mój kanał. Co prawda, dopóki nie jest to oczywiście na jakimkolwiek poziomie, no bo nie mówimy tutaj o wyzywaniu, no bo to jest coś, czego się oczywiście nie szanuje. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o takie podejmowanie decyzji, to tutaj chciałbym znać też i waszą stronę. Czy chcielibyście coś takiego, czy uważacie, że to jest, nie wiem, strata czasu, czy... Czy chcielibyście, jak już to zobaczyć odcinkowo, czy na live streamach? Wiem, że zrobiłem coś takiego w przypadku prototypów, ale tutaj jednoznacznie zechcieliście, żeby... W prototypach było coś takiego, że robię to jednak odcinkowo, tak więc już się skupię na tych prototypach, betach, alfach, sraltach i innych tego typu pierdetach, że będę to już robił odcinkowo, niech będzie. Aczkolwiek no w tym wypadku no jestem ciekaw waszej opinii, tak więc jak możecie to napiszcie pod tym filmikiem, pod tym odcinkiem. Czy chcecie powiedzmy Knucklesa in Sonic 1, 2 i 3 zobaczyć na livestreamach, czy bardziej odcinkowo? Decyzja należy do was. Ale to od razu mówię, robię tylko w przypadku Knucklesa, bo z Tailsem nie wiem, czy coś takiego chcę robić w przypadku Sonika 2. Nie wiem, czy chcę coś takiego robić w przypadku Sonika 1. Wiem, że tu najbardziej Knuckles, bo z tego co wiem, Knuckles ma trochę inne ścieżki, przynajmniej w Soniku 3, bo w Soniku 1 to wiadomo jak to jest. To jest jakby wszystko to samo, tylko że gramy Knucklesem, nie? Chociaż Knuckles in Sonic 1, świetna sprawa. Ale dobra, Collision Chaos Act 2 lub Zone 2, jak widzicie jesteśmy teraz w zupełnie innym miejscu, ponieważ to są właśnie zalety Tailsa. Tails po prostu może sobie latać bardzo, bardzo, ale to bardzo wysoko, dzięki czemu udało nam się dostać do sekwencji, do której prawdopodobnie Sonikiem byśmy się nigdy nie dostali. Z jakiego to powodu? Ano z takiego, że po prostu Sonic nie miałby nawet możliwości rozpędzenia się, żeby tam trafić do góry. I tu przy okazji poleciałem naprawdę bardzo, bardzo wysoko, że przeskoczyłem jakby pewien fragment początku, znaczy pewien fragment, tak jakby można by powiedzieć, góry. Dzięki czemu jestem po drugiej stronie, czyli na samym początku jakby tego oto poziomu. Taka ciekawostka dla osób niewiedzących, bo tutaj się dosłownie poziom zaczyna, co zresztą możecie zobaczyć, że kamera się tutaj blokuje i to jest nic innego jak początek poziomu, tylko że tym razem w wersji past. No jak widzicie, te poziomy troszeczkę się od siebie różnią, jakby wersja prezentowana na początku, czyli tak zwana present, jest zupełnie inna od tego, co mamy później, czyli przykładowo od past, od future. Chciałbym kiedyś któregoś razu na jakimś streamie pokazać wam tylko i wyłącznie złą przeszłość, żebyśmy sobie zrobili takiego streama, gdzie nie zdobywalibyśmy kompletnie nic, tylko byśmy wlatywali w te znaki future, nie? Bo złe zakończenie z tego co wiem to jest takie, że w zasadzie Little Planet jest przejęte, no i mamy tylko taki napis, że... Kurde, jak mamy Your Call, to chyba Your Bet, chyba co jakoś tak to się nazywa, nie pamiętam już. Mówię, kiedyś pamiętam, że udało mi się to osiągnąć, kiedy robiłem pierwszy Let's Play z Sonica CD w 2015 roku. To było w momencie, kiedy poznałem w ogóle wersję HD, bo zanim robiłem wersję HD, to przecież robiłem nieoficjalny Let's Play z Sonica CD z Gems Collection. Ale no pamiętam, że jak tam nie robiłem 100%, to był jakiś napis pod koniec. Tak jak robisz 100% i masz your call, tak w tamtym wypadku nie pamiętam co było. Może ktoś, kto pamięta, będzie się chciał wykazać w sekcji komentarzy. Być może tak, a być może nie. I tak, jest ten odcinek w postprodukcji, dlatego że tak jak już mówiłem, chcę troszeczkę zobaczyć, czy nadaje się do robienia postprodukcji, czy już jestem na tyle takim wymęczonym materiałem, że już tylko się nadaje do takich bardziej live produkcji niż postprodukcji. Szczególnie, że ja kiedyś naprawdę na moich początkach YouTube'owych dużo robiłem let's play w postprodukcji. Ci co pamiętają, to pamiętają, że ja wtedy bardzo dużo żonglowałem postprodukcją, no teraz staram się robić tego mniej, no ale w tym wypadku po prostu stwierdziłem, że lepszym pomysłem będzie zrobienie postprodukcji niż
na nowo to live w produkcji robić, dlatego że na spokojnie mogłem się skupić na zbieraniu tych klatek i generatorów, co sami zresztą przed chwilą widzieliście, że zniszczyliśmy i generator, i klatkę, tak więc jeżeli jesteście ciekawi, to możecie sobie ten cofnąć. W sumie to chyba nawet dam ułatwienie dla was, a czemu by nie, bo to będzie od razu po Ratchetie i Clank Quest for Booty, bo dzisiaj już wleciał wielki finał. Tak więc myślę, że teraz to będzie taka krótka seryjka dwuodcinkowa, żeby tak już zakończyć Sonica CD raz na zawsze na moim kanale. To myślę, że w ramach takiej ciekawostki to tam chyba w opisie umieszczę tak zwany licznik, żebyście mogli sobie ewentualnie zobaczyć gdzie były te wszystkie klatki, generatory i tak dalej. W sensie no wszystkie te generatory, bo generator ten, wiecie o jakim mówię, i generator z Metal Soniciem. No i w taki oto sposób Tales made a good future in Zone 2. I teraz przechodzimy do zonu trzeciego, albo aktu trzeciego. Collision Chaos. To po prostu jest coś pięknego. Muzyka jest tutaj piękna. Sceneria jest piękna. Ogólnie tak jakoś klimat takich wakacji mi się kojarzy. Nie wiem z jakiego powodu, ale tak jakoś skojarzyło mi się z klimatem wakacji. Tu w ogóle bardzo szybko pociśniemy zresztą naszego doktora robotnika, bo Tails przecież jest bogiem i może sobie latać, tak więc on nie widzi już tym żadnego problemu. Sami zresztą widzicie. Tails nie ma czegoś takiego jak Sonic, gdzie trzeba po prostu tutaj uderzać o te pinbole. Tails przecież może sobie jakby użyć swojego podwójnego ogonka i lecimy z koksem, przecież niczego się nie musimy bać. Podejrzewam, że gdyby nie to, że zostałem tutaj tak trochę zablokowany, to już dawno bym skopał robotnikowi dupę i bym zdobył 50 tysięcy punktów, bo z tego co słyszałem, chyba tam przed 30 sekundami, jeżeli skończymy walkę, to będziemy mogli mieć normalnie 50 tysięcy punktów, co za tym idzie, dostaniemy dwa dodatkowe życia albo jedno dodatkowe życie. Coś takiego, coś tam mi się obija o uszy, o. No i w 16... praktycznie prawie 17 minut jesteśmy w Tidal Temps, czyli w naszym ulubionym, przynajmniej w moim ulubionym wodnym poziomie, ponieważ jest to taka świątynia, która zahacza o podwodny poziom trochę, no bo jednak tutaj dużo w wodzie się poruszamy. I to jest takie moim zdaniem fajne połączenie. Muzyka tutaj jest jak najbardziej spoko, aczkolwiek szczerze, ostatnio sobie nawet słuchałem trochę soundtracku amerykańskiego i europejsko-japońskiego i szczerze powiedziawszy, niektóre nutki są naprawdę w porządku, ale niektóre nutki według mnie są słabe. Na przykład nie lubię dosyć nutki z Wacky Workbench, jest taka według mnie słaba w wersji amerykańskiej. Quartz Quadrant też jest taka średnia, ale na przykład wersja amerykańska tego zone'u jest całkiem w porządku. Collision Chaos też jest całkiem fajne. Palm Tree Panic jak najbardziej spoko, taki trochę w stylu SpongeBoba muzyka tam była, jeżeli chodzi o wersję amerykańską. I co jeszcze chciałem powiedzieć? I to chyba tyle. Kiedyś może nawet się uda znowu ograć wersję amerykańską, aczkolwiek mam do tego inne plany, że chciałbym jakby za 2 miesiące albo za 3 takie plany troszeczkę z jedną osobą z Crowzaibatsu, nie, to nie jest Pixel. Chcemy ogarnąć właśnie Let's Play z wersji amerykańskiej, tylko nie ja już będę go nagrywał, tylko inna osoba. Może będzie wam się to podobać, jak chcecie możecie nawet zgadywać kto będzie chciał nagrywać. Od razu mówię, że to nie jest ani Pixel, ani Mister Chomsky japoński quality content. Pozdrawiam serdecznie stary i kupuj jak najszybciej pada, bo chcę zobaczyć Code Vein'a w twoim wykonaniu. Ale się podlizujesz, ale lizodup, ale lizodup. No przepraszam bardzo, ale lubię wspierać twórczość moich kolegów. Co prawda YouTube jest zły, niedobry i nie poleca mi niektórych filmików. Patrz, Chomsky, przekro mi niestety, ale algorytm nie chce twoich filmików mi polecać. I nie oznacza, że one są słabe czy coś, po prostu z jakiegoś powodu mi nie chce. Ale no, wiecie o co chodzi. Oczywiście ta muzyka również leci w wersji amerykańskiej, kiedy przeniesiemy się do Past, ponieważ jeżeli chodzi o Past, to wszystkie te zony mają jakby jedną i tą samą muzykę. Czy to w wersji europejsko-japońskiej, czy to w wersji amerykańskiej. Ponieważ w wersji amerykańskiej, jeżeli chodzi o Past, to leci japoński soundtrack, czyli ten, który teraz słyszycie. Bo z jakiegoś powodu nie chciało im się robić typowo pod amerykańską wersję. Może to nawet i lepiej, bo niektóre nutki moim zdaniem, no tak jak mówię, nie są złe, ale osobiście uważam, że europejsko-japoński soundtrack jest o wiele lepszy.
I teraz widzieliście cięcie. Dlaczego widzieliście to cięcie? Anoż dlatego, że w gówniany sposób straciłem 2 życia i stwierdziłem, że lepszym powodem zrobienia tego cięcia będzie to, żebym po prostu się nie motał jak jakiś kurde szatan podwodny, tak jak to niektórzy lubią sobie mówić, hehe, patrz energik, szatan podwodny, hehe, ale byczunia. I po prostu stwierdziłem, że lepszym pomysłem będzie zrobienie cięcia, żeby pokazać wam, gdzie mniej więcej jest generator z Metal Sonicem. A generator z Metal Sonicem za niedługo będzie widoczny i zobaczycie, w jakim miejscu on będzie. Swoją drogą, co do tego oto zona, to bardzo lubię też to, że kiedy jest generator Metal Sonica, to wokół niego rybki pływają. To jest taki fajny efekt wizualny, powiem wam szczerze. To jest niby pierdoła, okej, gadamy teraz o pierdole, ale jednak jak się bliżej przy tym spostrzeżemy, tak bliżej spojrzymy na tę sprawę, to jednak taka pierdoła czasami potrafi ucieszyć oko, przynajmniej moje oko, bo ja lubię na takie rzeczy zwracać uwagę. Ja zawsze lubiłem, gdy w platformówkach lub w różnych tego typu grach było coś takiego, że mogę moje oczy, że tak powiem, na czymś skupić, niekoniecznie na tle, które jest tam sobie w tle, co widzimy teraz. Ale chodzi mi jakby właśnie o takie rzeczy, że takie, wiecie, wizualne, takie designerskie, nie? Że przykładowo, o, wokół tego tutaj pływa sobie jakaś rybka. No fajna sprawa to jest moim zdaniem, no. Wy możecie uważać inaczej, wy mnie możecie za jakiegoś dziwaka uważać, ale ja mam do gier już od kilku lat takie podejście. W sumie to mam takie podejście od momentu, kiedy zacząłem tworzyć na YouTubie, bo mi się troszeczkę parę rzeczy pozmieniało, że tak powiem. Tak więc, no. Dobra, co tutaj mamy? Okej, bo dostałem SMS-a i się trochę przestraszyłem, nie powiem, że nie, troszeczkę się teraz zdezorientowałem, ale no jestem tutaj z wami z powrotem. Zdezorientowałem się, bo tak, kurczę pieczone, niedawno byłem odebrać paczkę, bo musiałem odebrać przesyłkę i coś takiego się stało. Aj, zapomniałem wyedytować, kurczę pieczone, myślałem, że to był idealny moment, żeby... Ajajaj, to trochę niepotrzebnie się odcinek przedłużył. Nie wiem, może teraz w trakcie, kiedy gadamy, to sobie najwyżej utnę kawałek tego. Nie, bo dobra, nie będę ucinał kawałku. Zobaczycie to, że jednak mogłem się postarać, a jednak dodałem dupy, jeżeli chodzi o montaż. Takie są niestety efekty montowania trochę na szybko i montowania o 1 w nocy albo o północy. Jakoś tak, w tych godzinach mniej więcej. Dlatego no, jestem w stanie się do błędu przyznać, ja nie widzę z tym problemu. Po prostu uważam, że no, dałem trochę dupy. No ale trudno się mówi, no co ja poradzę, no zdarzyło się, zdarzyć się nie odzdarzy, no i tyle, musimy żyć już z tym. Najwyżej przynajmniej zobaczycie, że ten let's play nie jest na zasadzie takiego perfect runu i nawet ja popełniam błędy. W ogóle nie lubię trochę takiego podejścia, że jak ktoś się, wiecie, szczyci z tym, że o, nie wiadomo jaki zajebisty jestem i tak dalej. W sensie, okej, fajnie jest to, że umiesz grać w gry, bardzo mi się to podoba do takiego człowieka, w sensie mam taką wiadomość, ale... Ja staram się zawsze podchodzić trochę skromnie do swojej osoby. Fajnie, cieszę się, że na przykład ktoś tam, nie wiem, widzi, że fajnie gram w Crasha, że według kogoś jestem, nie wiem, bardzo dobry i tak dalej. Bardzo mi się miło z tego powodu robi, ale nie lubię troszeczkę takiego, nie wiem, nie wiadomo jak chwalenia się, że patrzcie, jak jestem zajebisty, normalnie, kurde, jestem nie wiadomo jaki, bo później, wiecie, rzeczywistość jednak pokazuje co innego. To jest takie trochę śmieszne stwierdzenie, mogę to nawet powiedzieć, bo dużo jest takich osób, co mówi, że nie wiadomo w co jest zajebiste, ale potem, gdy przychodzi włączenie nagrywania lub livestreama, kiedy odpala się kamera, że tak powiem, i mamy nasze umiejętności pokazać, to raptem rzeczywistość nas na tyle weryfikuje, że no wychodzi co wychodzi, że jednak pod wpływem stresu, pod wpływem powiedzmy różnych takich innych czynników popełniamy bardzo banalne błędy. Przykład ze mną, no ja niejednokrotnie mówiłem, że w jakichś tam gierkach jestem powiedzmy dobry i czasami zdarzało się, że w takim nawet Crashu popełniałem powiedzmy banalne błędy. Spowodowane to jest tym, że można by powiedzieć, że troszeczkę stres, bo jednak no nie oszukujmy się, gdy gramy w zaciszu czterech ścian, gdy nikt nie patrzy, to nam się łatwiej gra, ponieważ nikt się nie patrzy na nasz gameplay, tak więc mamy powiedzmy taki komfort, można by to powiedzieć nawet. No ale jednak wiecie jak to jest, nie? Trochę się rozgadałem na ten temat, kurczę pieczone. Troszeczkę się rozgadałem, muszę przyznać. No i gitara. Mamy w taki oto sposób ogarnięte co trzeba. Taste made a good future in zone 1. Wszyscy jesteśmy zadowoleni. I bardzo fajnie.
Tak więc teraz będzie można zrobić special stage, w którym to w zasadzie zdobędziemy tylko jeden kamień czasu i chyba na tym się skończy, bo nie pamiętam, żebym robił więcej niż jeden. Z tego co wiem, to jest chyba jedyny special stage, który pokazałem po raz ostatni, żebyście mieli takie małe przypomnienie, jak mniej więcej one wyglądały w kampanii Sonica. Tak jak mówię, gdyby nie to, że to jest w postprodukcji, to tutaj mielibyście moją kamerkę, a że jest to już gameplay, który nagrałem, to stwierdziłem, że a co mi szkodzi. Tym bardziej, że chcę was przygotować na to, że może być tak, że czasami zdarzy się, że jakiś let's play zrobię w postprodukcji, ale niekoniecznie tak musi być. Może być tak, że wszystkie let's playe będą w live produkcji, ale może też się zdarzyć, że po prostu coś nagram sobie w postprodukcji i tyle. Ale staram się jednak pokazywać tą kamerkę, no bo jednak jestem już do tego przyzwyczajony. To jest jednak już takie, wiecie, oddzielenie mnie starego od obecnego mnie, gdzie stary ja dosłownie robił let's playe wszystkie bez kamerki, bo nie czuł się jakby trochę komfortowo pokazywać się. Obecny ja to w sumie ma podejście takie, że lubi się w zasadzie pokazywać, ale przy takich niektórych momentach to woli jednak zrobić po prostu coś takiego, że nagrać gameplay na spokojnie i na spokojnie sobie z wami pogadać. I mamy Tidal Tempest Zone 2. Zobaczmy jak teraz nam pójdzie, zobaczmy to. Zobaczmy, kurczę pieczone. Jestem dumny z tego, że pierwsze dwa zony udało mi się pokazać normalnie w Good Future, że nie musiałem jakby żadnych klipów wam pokazywać, tak jak to było w przypadku kampanii Sonica. No ale przynajmniej ta kampania będzie taką pełną, stuprocentową kampanią, gdzie wszystko od razu zobaczycie w Good Future, że nie będziecie musieli nawet widzieć Bad Future, co nie? No ale niestety, czasami się udaje, czasami się nie udaje. I tak jestem z siebie zadowolony, bo i w historii Tailsa, i w historii Sonica zdobyłem tak zwany rekord żyć, co pokazuje, że jednak w tę gierkę no, już trochę czasu gram i troszeczkę się, przynajmniej według mnie samego, bo ja to bardziej patrzę pod siebie samego, nie patrzę pod kogoś, kto tak uważa. Ja po sobie widzę, że po prostu gram lepiej w tę gierkę, tak? I nie boję się powiedzieć tego na głos, że po prostu gram w jakąś grę lepiej niż kiedyś, bo gdybyście mieli mnie porównać mnie z 2015 roku, który dopiero co podchodził do tej gry tak na świeżo do wersji HD, a mnie obecnego, to byście zobaczyli dosłownie różnicę gameplayową. Plus no mówię, ja się cieszę, że jednak robię remake'i tych let's play, wiecie, remastery, whatever, jak chcemy sobie to nazwać, mogę też równie dobrze nazwać to V2 tak jak kiedyś. Ale chodzi o to, że ja się w sumie z tego powodu cieszę tylko i wyłącznie dlatego, że to pokazuje, że mogę dany let's play, który kiedyś nagrywałem, zrobić w lepszej jakości. I wiadomo, wiem co możecie teraz powiedzieć, że ale Michał lub Pomidor, zależy od wyboru do koloru, jedni mówią mi po imieniu, inni mówią mi po niku, więc jeszcze raz, Michał, okej, wszystko to co mówisz brzmi mądrze, brzmi fajnie, ale to jest trochę zaśmiecanie kanału. Jestem w stanie się z tym zgodzić, i tak i nie. Ponieważ z jednej strony to jest trochę zaśmiecanie kanału, bo jednak widzicie po raz drugi lub trzeci coś, co już kiedyś nagrywałem, ale trzeba zważyć na, zważywszy na to, że już to nagrywałem, okej, tu jest jak najbardziej racja. Jest to troszeczkę takie dojenie kontentu, tak jakby szukanie kontentu na siłę, można to nawet też nazwać. Ale jest tutaj zasadnicza różnica. Są let's playe, które uważam, że zrobiłem słabo, ze względu, nie, nie chodzi mi tu już nawet o komentarz, bo komentarz to jest bardzo ważny, aczkolwiek tutaj bardzo patrzę przez aspekt techniczny, przykładowo, jaki miałem mikrofon, jaką miałem gadkę i tak dalej, bo jak wiecie, na przestrzeni lat troszeczkę mi się to zmieniło, że troszeczkę więcej jakby nowych słów poznałem, dzięki czemu mogę trochę wzbogacić swoje let's play, a nie tylko mówić standardowe rzeczy, które często gadałem w moich poprzednich latach, kiedy robiłem YouTube'a. I na przykład chcę to trochę też wykorzystać, dzięki czemu takie remastery let's play się pojawiają, plus na przykład pojawia się to, że mam nowy mikrofon i chcę po prostu zremasterować let's play'e, które już kiedyś nagrałem w gorszej jakości, ale z jakiegoś powodu zdobyły one popularność, bo jest dużo takich serii, na przykład właśnie Sonic CD lub Sonic the Hedgehog CD, który jak nagrywałem w 2015 roku osiągnął naprawdę bardzo ładny wynik, jeżeli chodzi o taką popularność na moim kanale. No na przykład Crash the Wrath of Cortex też w 2015 osiągnął fajny wynik, a okazało się potem, że jednak i tak V2 zrobiłem, bo mi się po prostu jakość nie podobała, która jak na tamte czasy po prostu była gówniana, no. Tylko wiecie, to też mówię,
można teraz być takim cwaniakiem i powiedzieć, no to trzeba było, nie wiem, mieć wtedy lepszą jakąś. Problem jest taki, że to były czasy, gdzie nie każdy mógł sobie pozwolić na lepszy sprzęt. Ja na przykład byłem niestety w takich czasach, gdzie nie mogłem sobie na coś takiego pozwolić. Po prostu nie mogłem i już, no. Nie miałem na tyle takiej sytuacji ogarniętej, że nie mogłem sobie na coś takiego pozwolić. Co troszeczkę żałuję, ale z drugiej strony, gdyby nie to, że zacząłem ileś tam lat temu, to dzisiaj nie miałbym aż takiego kawału historii, a jednak trzeba spojrzeć, że w tym roku będzie stukało mi za miesiąc dokładnie i dosłownie za miesiąc. Mój kanał, mimo że dopiero cokolwiek zacząłem robić w czerwcu i tutaj prawie zginąłem, tak jak prawdopodobnie w kampanii Sonika, trzeba patrzeć na to, że mój kanał, no jednak chcąc nie chcąc, ale już 7 lat ma zaraz. 7 lat praktycznie już robię na tej platformie i chciałbym, żeby z roku na rok chciałbym progresować, a nie stać w miejscu i później narzekać. Bo nie tędy droga, moim zdaniem. Tidal Tempest Zone 3. Jedziemy z koksem. Wiecie, to, że doję już format let's playowy, który bardzo często mówi się na YouTubie, że jest wymarły, okej, tutaj jestem w stanie się zgodzić, że let's playe, powiedzmy, już nie są tak popularne jak kiedyś. No, kiedyś, wiadomo, było więcej kanałów let's playerskich, teraz jakby bardziej, z tego co wiem, mogę oczywiście gadać głupoty, ale teraz mamy taką trochę modę na kanały bardziej takie vlogowe, czyli takie na przykład kanały commentary, czyli youtuberzy punktujący innych youtuberów, takie, wiecie, kanały trochę typowo dramowe. No to właśnie jeżeli chodzi o commentary, że na przykład one komentują, ale wiadomo, no niektórzy postronni youtuberzy uważają, że są to kanały dramowe, więc powiedzmy, że użyjemy tego żargonu młodzieżowego lub takiego typowo youtuberowego, że to są po prostu kanały dramowe. To jest teraz taka trochę moda na to. I nie, ja nie jestem, broń Boże, osobą, która ma tutaj bronić, ustawiać trendy i tak dalej. Broń Boże, nie jestem taką osobą. Ja wręcz się cieszę, że na YouTubie co roku mamy różne tematyki, że nie tylko skupiamy się na let's playach, ale mamy też, powiedzmy, takie właśnie kanały, ponieważ uważam, że dzięki temu nasza platforma się rozwija. No, wiem, że niektórym to się może nie podobać, bo fajnie byłoby, gdyby, powiedzmy, na YouTubie mielibyśmy tylko same let's playe, ale uwierzcie mi, to jest właśnie nam potrzebne. Takie kanały, tacy youtuberzy, to są też nam potrzebni jakby ludzie, nie? Bo jednak z drugiej strony, patrząc teraz na to, no powiedzmy, okej, mielibyśmy same let's playe na tej platformie. To prawda jest taka, że to po czasie by się znudziło, bo ludzie po prostu zaczęliby tym żygać. Mieliby po prostu dosyć, bo nie ukrywajmy, ale większość z nas, takich twórców retro contentu lub nawet nie retro, już to mówię ogólnie o gamingu, nie mówię, że wszyscy, ale większość z nas nagrywa gry, które już ktoś nagrywał wcześniej przed nami lub sami nagrywaliśmy i tak jakby każdy, nie lubię bardzo tego słowa, ale niektórzy lubią tego nazwać, każdy, powiedzmy, od siebie kopiuje, nie? Chociaż ja nie jestem tego zdania, bo uważam, że to nie jest kopiowanie, tylko to jest ewentualnie inspiracja. Plus, jak nie inspiracja, to każdy ma prawo nagrać jakąś grę. Ja nigdy nie byłem za tym, żeby robić dramę komuś z tego powodu, bo ktoś nagrał taką grę w momencie, kiedy ja nagrywałem. Ja wręcz przeciwnie, ja zawsze mówiłem, że jeżeli ktoś z moich kolegów lub jakiś kanał chce nagrywać grę, którą ja nagrywam w tym samym czasie, to ma do tego pełne prawo. Ja nie jestem osobą, która tutaj wyznacza trendy, że o, patrzcie, nie możecie nagrywać przykładowo Crasha, bo ja teraz Crasha nagrywam. Nie, ja nie jestem taką osobą. Jeżeli ktoś bardzo chce, nie wiem, zaczynać Crasha 4 w momencie, kiedy ja zaczynam, to ma do tego święte prawo i może to robić. Kim ja zresztą jestem, żeby komuś bronić, nie wiem, robienia czegokolwiek? No ja jestem, nie oszukujmy się, kolesiem, który gada wam do kamery, stara się z wami wejść w jakąś tu polemikę, porozmawiać z wami, czasami pośmieszkować, ale ja nie jestem jakimś, kurde, nie wiem, wydawcą, nie jestem jakąś firmą, korporacją, która zaraz by miała tutaj się przypierdalać do każdego, który, nie wiem, chce nagrać taką samą gierkę co ja. Jeżeli masz ochotę nagrać taką samą gierkę co ja, nie wiem, masz ochotę teraz po let's playu z Sonica CD nagrać Sonica CD, to masz do tego święte prawo. Inna sprawa byłaby, gdyby ktoś, powiedzmy, ściągnął filmik z mojego kanału i dosłownie wstawił na swój kanał, gdzie to byłby ewidentnie mój filmik, bo ja tam przykładowo mówię. To wtedy miałbym do tego ogromny problem, bo tu już mówimy o złodziejstwie, o plagiacie. Są różne, że tak powiem, czynniki, jak to można podkreślić. Wiadomo, o co chodzi.
Kurczę, powiem wam szczerze, że lubię tak gadać na takie tematy, dlatego to jest fajne w let's playach w postprodukcji, bo tutaj nie muszę wam drugi raz tej samej fabuły mówić, bo możecie sobie zobaczyć historię Sonika. Tutaj z kolei mogę wam mniej więcej pokazać, gdzie są te wszystkie klatki i przy okazji pogadać na różne poboczne tematy. Taki trochę let's play na luzie, taki zagrajmy na luzie, ale nie do końca, bo trochę też o gierce mówimy, bo ja w swoim zagrajmy na luzie, w przeciwieństwie do polskiego gamera 17, bo tutaj trzeba, że tak powiem, rozdzielić te dwie osoby. Kiedyś i polski gamer 17 robił zagrajmy na luzie i ja robiłem. Z tą różnicą, że ja natomiast robiłem zagrajmy na luzie w takim stopniu, że ja bardzo mało o gierce gadałem, praktycznie gadałem na tematy różne i różniaste, a gamer tam trochę gadał o grze, trochę gadał na inne tematy. Ja natomiast robię coś takiego, że ja tutaj gadam trochę o gierce i trochę o różnych innych tematach. Myślę, że chyba rozumiecie, o co mi chodzi. No i tutaj mamy oczywiście hologram Metal Sonica. I wiewiórki się cieszą, ptaszki ćwierkają, wszyscy się cieszą. Bailando, bailando, bailando. I już mi się niestety woda skończyła, ale powiem wam szczerze, że jak na nagranie w postprodukcji to idzie mi świetnie. Tu muszę przyznać, że jestem z siebie zadowolony, bo kurde, dosyć takie, nie powiedziałbym, że mam flow, ale jako tako coś mam. Poczekajcie chwilę. Okej, okay, jestem z wami z powrotem, taki wiecie, nagłe cięcie w komentowaniu, gameplay dalej leci. To jest właśnie zaleta postprodukcji, ponieważ musiałem sobie zrobić krótką przerwę, bo dostałem telefon, musiałem odebrać, jestem z powrotem, kontynuujmy dalej rozmowę. Co z tego, że już trochę zapomniałem, o czym gadałem, zanim dostałem telefon, ale trudno, o czymś innym się tam porozmawia. Tak więc... Zaczynamy teraz Quartz Quadrant, zone drugi, albo akt drugi. W zasadzie to będzie ostatni zone na dziś, ponieważ od następnego odcinka będziemy już lecieli z Wacky Workbench, Stardust Speedway oraz Metallic Madness i będziemy mieli Sonica CD raz na zawsze ukończonego. Już nie będę więcej bawił się w tę gierkę, chyba że na jakimś luźnym streamie. To wtedy jak najbardziej tak, ale tak to nie będę musiał już zawracać sobie mandolinę Soniciem CD, dlatego że Sonic CD został już ukończony na kanale. Trochę to jest szkoda jednak, bo powiem wam szczerze, że tak... Mówię, mogę zabrzmieć nawet dla niektórych jak boomer, chociaż nie lubię trochę tego słowa, ale... Cóż, dla niektórych mogę tak zabrzmieć, zdaję sobie z tego sprawę, nie wszyscy muszą... Tak jak mówię, nie wszyscy muszą mnie lubić. Bądźmy dla siebie fair, nie musimy siebie lubić, ale przynajmniej bądźmy ze sobą szczerzy i fair. Taka jest prawda. Zauważyłem, że po prostu czas strasznie do przodu leci. Wiecie, o co chodzi. Po prostu czasami to aż ja jestem w szoku, że robię tutaj siódmy rok na YouTubie, bo dla mnie na przykład, wiecie, tak czas szybko leci, że czuję się jeszcze jakby to do niedawna wszystko było takim moim początkiem. Rozumiecie, o co chodzi, bo jak na przykład Sonica CD nagrywałem, to jest świetny przykład w sumie z życia wzięty. To na przykład nagrywałem to jeszcze w starym pokoju, z gorszą jakością, bo miałem najtańszy mikrofon, jaki był na rynku, no nie ukrywałem, ale ja miałem, on się nazywał... Trust Stas chyba, jakoś tak on się nazywał, to był taki kurde dupiasty mikrofon, w sensie, może nie do końca. On do końca może aż taki dupiasty nie był, bo w tamtym momencie to lepsza jakość była niż żebym nagrywał z kamerki internetowej, bo mój pierwszy mikrofon przy pierwszych let's playach to była moja najtańsza kamerka internetowa, przez którą gadałem kiedyś przez Skype'a. I można by powiedzieć w sumie, że... Można by powiedzieć w sumie, że jak wtedy to nagrywałem, to dosłownie grę słyszeliście dosyć dobrze, ale moja jakość to dosłownie była, jakbym gadał przez, no wiadomo, najtańszy mikrofon. No generalnie dało się to w miarę fajnie ogarnąć, jak się, wiecie, odszumiało, dawało, trochę się podbasowywało ten mikrofon. No, może kiedyś w sumie w ramach takiego testu zakupię po raz kolejny ten mikrofon, bo wiem, że on dalej jest dostępny, można go kupić w jakimkolwiek sklepie i po prostu w ramach takiego testu sobie przetestujemy i... Zrobimy sobie taki mały teścik ze starej jakości, wrócimy do trochę starych czasów, ale to tylko dosłownie w ramach tego testu, żeby pokazać wam mniej więcej jakość tamtego mikrofonu przy tym, jak powiedzmy gadałem sobie, wiecie, przy tym jak gadałem sobie domyślnie, bez żadnych tutaj pluginów pokroju, odszumianie czy inne tego typu rzeczy, po prostu, no wiecie chyba o co mi chodzi, no. Porównamy sobie jakość, tak jak to zrobił BioGames TV kiedyś, gdzie nagrał sobie domyślnie swój głos
pokazał tą surową wersję i tą zmontowaną. O! Tego słowa chciałem, tego słowa szukałem. Dokładnie tak. A my teraz, że tak powiem, poszukujemy dalej tych klatek, nie klatek, tych wszystkich rzeczy, bo chcemy jakby zrobić 100% w troszeczkę inny sposób niż zwykle. W ogóle seria Sonica to, powiem szczerze, że to jest dosyć niezły temat do ładnej pogawędki, bo naprawdę, kurczę pieczone, jest dużo jakby takich opinii, że niektóre gry są po prostu chujowe, bo mają, nie wiem, gorszą fabułę lub są gorsze gameplayowo. To jest najlepsze, że ja jestem przy niektórych takich opiniach zupełnie inną osobą, w sensie, co mam na myśli, nie chodzi o to, że jestem fałszywy czy coś. Mam na myśli chociażby to, że każdy tutaj, nie wiem, gada odnośnie tego, że o, patrzcie jaki Sonic 06 jest chujowy, patrzcie jaki ten Sonic jest chujowy, patrzcie jaki Shadow the Hedgehog jest chujowy. Ja natomiast jestem osobą taką, która w takich nawet grach, mimo że one są trochę gorsze, powiedzmy w tak opinią jakby internautów się kierować, są one gorsze według opinii internautów? No są niestety. Ale ja nawet mam coś takiego, że w takich najgorszych grach staram się doszukiwać jakby tych pozytywnych aspektów. I nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że po prostu ludzie bardzo lubią się nakręcać, czy to jest na takiej zasadzie, że jednak mamy jakiś wpływ od kogoś, no bo nie ukrywajmy. Przykład bardzo chyba najprostszy, jaki jest możliwy. Energik. Bardzo szanuję twórcę. Nie żeby coś, bardzo to jest moim zdaniem spoko twórca i nie mówię, nie wypowiadam się tutaj ze względu na Zagrajmy w Krapa, po prostu uważam, że jest to bardzo mądry człowiek, bardzo mądra osoba i uważam, że ma bardzo dużo do powiedzenia i się bardzo go ciekawie słucha. Jednakże przez to, że powiedzmy on sobie na jakiś temat wyrabia opinię, że jakaś gra według niego jest chujowa, to wszyscy tak jakby idą za tą opinię. Może nie wszyscy, bo są osoby, które mogą sobie wyrobić inną opinię, ale duża część osób sobie jednak wyrabia taką opinię, że patrzcie, mój ulubiony youtuber to powiedział, więc idę za tą opinią. Rozumiecie, o co chodzi? Ja na przykład staram się tego unikać i jak widzę jakiś taki materiał, czy to u Energika, czy to u Bartka GM, tak, dobrze zapamiętam, Bartka GM, czy u Bananowego Janka, to ja zawsze staram się podchodzić do tego w trochę inny sposób, że jednak ja wolę póki co sobie zagrać w te gierki i sam wyrobić opinię. I z tych wszystkich gierek, jakie powiedzmy tam oglądałem sobie u Energika, czy u Bananowego Janka, czy u Bartka GM, to miałem coś takiego, że nie wszystkie gierki mogłem powiedzieć, że są one, powiedzmy, nie wiem, złe. Na przykład Jaś Fasola na PS1 jest dobrym, też PS2. Jest dobrym przykładem, że uważam osobiście, że to jest spoko gierka, może nie jest ona najlepsza, ale nie powiedziałbym, że jest to jakiś ogromny krap, mimo że za tym stoi Blast, które jest dosyć hejcane, wiadomo, bo wydało dużo takich gierek, jakich wydało. Babzi 3D to miałem możliwość zagrania, niestety na temat tej gry nie zmieniłem opinii, bo po prostu jest dla mnie słaba, zagrałem sobie, prawie całą przeszedłem i uważam, że przez to, że ma trochę takie popieprzone kontrolki, to nie uważam ją za dobrą grą, więc tutaj mogę powiedzieć, że przykład trochę wzięty z życia, bo miałem możliwość zagrania sobie w Babziego 3D. Dlatego lubię, jak powiedzmy, z Pixelem gadać na ten temat, bo wiem, że Pixel ma podobne podejście do mnie, że jednak on tam stara się nawet w takich krapach, jak to już niektórzy uważają, doszukiwać się jakby takich właśnie pozytywnych wrażeń, żeby od razu z góry się nie nastawiać źle do danej produkcji. No i dobra, Eggman został pokonany, albo Doktor Robotnik. I to by było na tyle, moi drodzy. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten otóż Let's Play z kampanii Talesa. Napiszcie w sekcji komentarzy, jak wam się podoba. Widzimy się w drugim i zarazem ostatnim odcinku z drugiego sezonu Sonica the Hedgehog CD. Ja byłem pomidorowy.pl, odwiedźcie moje socjale, linki są pozostawiane w opisie. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli się spodobało, po więcej. I do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!